Cisne! Grenada! Schnella! Hanka, ta kotwica przyjdzie do historii. Polisz, partizany! Hans! Również chciałbym przyłączyć się do gratulacji dla wszystkich uczestników, dla uczniów, opiekunów, nauczycieli. Bardzo się cieszymy, że jako Narodowy Instytut Wolności mogliśmy wesprzeć Fundację Patria Nostra. Klęki w imieniu konkursu Fundacji Patria na czele z jego prezesem Mirosławem, a także w imieniu wszystkich tych, którzy waszej zgodnie waszemu zespołowi nagrody przyznali trzecią w tegorocznej edycji. Pasuje ci w imieniu waszej grupy na laureatów. Impreza była przemianowana na Jazz Jamboree. Obecnie jest to jeden z najstarszych festiwali jazzowych w Europie, obchodzonych do dziś. Getta warszawskiego. Zostało ono utworzone dla ludności żydowskiej przez władze niemieckie 2 października 1940 roku. Jednak to 16 listopada zostało ono odizolowane od reszty miasta. Pan Michał może zechce również parę słów powiedzieć. Połączymy się jeszcze raz z panem Michałem. Jeszcze raz dobry wieczór i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję państwu. Dziękuję państwu prezesom i wam młodzi ludzie za to, że przybliżacie historię Polski. Historia jest czymś podstawowym, jest czymś fundamentalnym. To jest jeden składnik naszej polskości, bo oprócz języka, oprócz religii i systemu wartości, historia jest tym trzecim elementem. Jest fundamentalną sprawą, abyśmy ją znali i nade wszystko pamiętali, nią żyli. Bo pamięć jest czymś fundamentalnym dla naszej tożsamości, tak zbiorowej, jak i indywidualnej. Wodowe Stowarzyszenie Polaków Polonia, Kazachstan. Wielkie brawa. Serdecznie gratulujemy.